cześć. Tutaj Gracz Niedzielny, a to jest 20 odcinek z cyklu Zagrajmy w Wiedźmin 2 Zabójcy Królów, edycja rozszerzona, którą to grę przechodzę w tej chwili ścieżką Jorveta. Jestem w wąwozie pod Vergen i stoję tutaj przed mgłą, która opiewa miejsce dawnej bitwy pomiędzy armią Kedwen i armią Erdin. No i cóż, mam zamiar w tą mgłę mam zamiar wejść po to, żeby wziąć udział w bitwie duchów. No cóż, to bez ociągania wchodzę, bo czeka nas tutaj dzisiaj wiele atrakcji. Pamiętamy to jeszcze ze ścieżki Vernona Roche, że no, dużo się działo. Także, no, decyduję się na wejście we mgłę. Pach, idziemy. Bez zbędnej zwłoki. Wiedźminie, nie będzie łatwo. Oho. Zaczyna się dziać. Widzimy tu upiory armii erdyńskiej. Owoce pewnie obrodziły. Nie nam przyjdzie je zrywać. Wam przyjdzie zrywać wrażę łby. I to zaraz. Wyrżnąć te kedweńskie kundle. Spokojnie. Jeszcze nie pora. Czasami zapominam, o co się bijemy. Potężni królowie muszą toczyć wojnę. To niechby się Demawen z Henseltem na ubitej ziemi spotkali i załatwili, co trzeba. Mój szwagier pochodzi z Kedra. Porządny chłop. A ja byłem tam kiedyś na targu. Towar sprzedali mi dobry i taniej niż u nas. Zamknąć się do kurwy nęcy! Każdy kedwęcik to bydle. Wiecie, co zrobią z naszymi kobietami, jak przegramy bitwę? Zapomnieliście, że przyszli tu rabować, palić i kraść naszą ziemię? Mamy ją oddać? Skurwysyńskie nasienie! Manik! Nie? Czekać na sygnał! Nie ma co zwlekać! Milczeć! Łucznicy! Odpalać strzały! Cel pierwszy wał! Na nich! Zdobyć wraży standard! O, tu już draugiry gotowe do walki. I co ja muszę zrobić? Weź udział w bitwie, pokonaj chorążego Kedwen i zdobądź sztandar. A jak ja mam go pokonać, jak ja broni nie mogę wyciągnąć? A nie, teraz wyciągnąłem. Oj, ale dostaję baty. Burej chorągi, dobra. Już po nim. Pierwszy etap zadania wykonany. Wyszedł ze mnie, znaczy z Wiedźmina, przepraszam. Ten upiór. Teraz wchodzi kolejny. Na szczęście stan gry został zapisany. W rękach wroga! Wystrzelają nas jak kaczki! Trzeba zawiadomić dowódcę! Wpadliśmy w zasadzkę! Bez posiłków nie damy rady! Ja mam go zawiadomić? Nie! Księżniczka Nesyfilis! Ruszaj, durniu, na co czekasz? Nie dam rady tam dotrzeć! To moja pierwsza bitwa! Pierwszy raz zabiłem człowieka! Mam krew na rękach! No cóż, teraz jestem upiorem kedweńskiego żołnierza. Tutaj ci biedaczkowie zginęli od strzał. A ja muszę się dostać do dowódcy i powiadomić, że sztandar wpadł w ręce wroga. Szybko za osłonę. Dobra, lecą strzały. Kolejna falanga. O kurde, za następną osłonę. Ta się zapaliła. Wow, oj, dobrze mi tu dogrzali. Dobra, następna osłona. Cyk. Wow. Strzelam jeszcze jedną. Dobra, ta też się zapadła. Udało się jakoś przemknąć.
tam Erdyńczycy szyją zdrowo. No, tak, to też się zapadła. Za późno. Szybko. Za osłony. Jest. A, to ja pod strzały kiedweńczyków się dostałem. Swoich. Przysyła mnie dowódca Murej Chrągwi, panie. Wpadliśmy w zasadzkę. Nie utrzymamy się. Podobno twoi zwiadowcy obserwowali pole bitwy, kapitanie. Tak jest. Musieli wykopać rowy w nocy. Za dnia pole było czyste. Pani Glevisik prowadziła obserwacje po zachodzie słońca za pomocą magii. Każdemu zwiadowcy wymierzyć 10 batów, co trzeciego powiesić. Panie, proszę o wsparcie. Nie będzie wsparcia. Musicie wytrwać. A ty, Glevisik, z tobą rozliczę się po bitwie. Król dowie się o twojej niekompetencji. Bitwy wygrywają lub przegrywają dowódcy, nie czarodziejki. I pamiętaj, ja też złożę raport. Skończyłem z tobą rozmawiać, guślarko. Czas wygrać bitwę! Panowie, do chorągwi! Wow, ale ma fajny miecz. Idziemy w bój! No i tutaj z tym Draugirem właśnie przyjdzie mi się zmierzyć. Naprawdę, wierzcie mi. Skończyłeś ze mną, ale to nie znaczy, że ja skończyłam z tobą. Oho, wiedźmin znowu. Na dowe Sibek. Co ona robi? No, przyzwała inne czarodziejki. Moja pozycja na dworze jest zagrożona. Ponadto, jeżeli Vandergrift wygra bitwę, nic nie powstrzyma Henselta przed zagarnięciem Górnego Edir. Równowaga sił na północy zostanie zachwiana. Co zamierzasz? Sprowadzę ogień Melgara na pole bitwy. Zabiję Vandergrifta i osłabię obie strony. Użycie broni niekonwencjonalnej może zostać surowo ukarane. Zdaję sobie z tego sprawę. Hegemonia Henselta jest sprzeczna z planami Loży. Dobrze, pomożemy ci. Ale pamiętaj, w przypadku niepowodzenia będziesz zdana tylko na siebie. Jestem gotowa. No tak, czyli całość tego nieszczęścia, które powstało na pole bitwy, na polu bitwy, czyli ten deszcz meteorów, czy jak to zwał, to była sprawka Loży Czarodziejek. I co? Tylko na tyle was stać? Zdychacie szybko jak karaluchy pod butem! Znajdzie się na tym polu Kedweńczyk, który rozrusza Seldgirka z Gulety! No i teraz się wcieliłem w rolę Seldgirka. O kurczę. Tam stoi tarczownik, który mnie zaraz zaatakuje. No ale my zaatakujemy tarczownika. Dobra, padł ten upiór. Jest kolejna zasadzka. Może nie zasadzka, co? Tarczowniku. O ja. Nie atakować mnie we dwóch. Pojedynczo podchodzić. Oj. Dobra. Czy bym musiał... O kurczę. Oj. Dostałem. Ach, no i tu jest to miejsce bitwy właśnie z generałem.
Wow, jest ten Draugr. Dobra, teraz jestem Wiedźminem. Nie pamiętam już jakiego... Zawsze chciałem go spotkać. Odejdź, duchu. Nie przepuszczę okazji pojedynku z Vandergriftem. On cię zabije. Selkirk nie boi się śmierci. Jeśli zginiesz, twoi żołnierze będą umierać bez końca. Odejdź. To jest zadanie dla Wiedźmina. Robię to tylko dla moich ludzi. Okej. Ja dziś muszę się tu schować, bo on mnie zaraz zaatakuje. Będzie szarżował. A, to jest zaledwie horrorzy Vandergrifta. Czyli nie powinno być z nim większego problemu. Ej, ej, ej. Dobra, muszę zmienić znak. Na pewno zmienię go na Quen, żeby się troszkę osłonić. Dobra. Chorąży został pokonany. O! Jest i Vandergrift. Zawiodłeś mnie! O kurde, okrutny był ten Vandergrift. Kim jesteś? Stawaj! No i tutaj już nie będzie tak prosto. Ale mnie dał. On szarżuje. Wiedźminie. Muszę pokonać jego... O kurde, Wiedźminie. O, tu są upiory. Gdzie on idzie? A, tutaj, z tej strony załazi. O kurde! To jest... Okej, ja muszę zmienić... Ło! Wiedźminie, obracaj się szybciej! Dobra. Irden. Gdzie on jest? Byłaś. Więcej was matka nie miała. Aj, przemieści się. Dobra, został uwięziony w Irdenie. Aj, ale mnie trzasnął. Ła. Aj, ale mnie... O kurde, już po mnie. Quen. Aj, aj, aj. No nie, to już po mnie. Nie zdążyłem dać mu rady. Ciekawe, czy ja mogę tu wyjść w tryb medytacji i zażyć któryś z eliksirów. No bo nie zdążyłem się nawet przygotować do gry. No. No tak, chcę. Ojej. Oj, kurde. Łucznicy! Oho. Niemożliwe w tym miejscu, czyli guzik. Mogę jedynie...
operować znakami. Łucznicy! No nic, pole bitwy jest ostrzeliwane. Przyjdziesz tutaj? Hojno, hojno, hojno tutaj. Dobra. Ej! Bić mi nie. Niech on tu przyjdzie. Dobra. Chodź na tu. Draugirze. Przyjdziesz tu? Quen. No, jeszcze... Ła. Ojo, ojo, ojo. Ale mnie zciachnął. Quen. Oj, 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 ale daje... Jeszcze mnie pokona, kurde. O nie, tylko nie to. Zbieraj się, Wiedźminie. Trybusze! Wyłaź stamtąd. O kurde! O jaki ostrzał, no nie, to już po mnie. Łucznicy! No tak, wyłaź stamtąd. Oj! Chodźże tutaj. Dawaj, dawaj, dawaj. Dobra, rozpadł się, sukin kot. Przeklęci magowie. Szkoda umierać po takim zwycięstwie. Bogowie! Jest sposób walczyć przeciwko takim czarom. To czarodziejski grat. Ogień nieczysty. Jada. Dlaczego to robię? Ja głosi przepowiednych i nastanie czas, kiedy czarodziejki zwrócą się przeciw ludziom i płonące kule spadną z nieba i dokona się dzieło zniszczenia. Mamy tu czekać na śmierć? Wyprowadzę was. Jako pasterz stado wyprowadza w bezpieczne miejsce z mrocznej czeluści. No i teraz wstrzygam się w kapłana, który żołnierzy wyprowadził z pola bitwy, tak? Spod ostrzału tych ognistych kul. Migamy. Ła, oj, dobrze przygrzali. Trebusze. Okej, tędy w tą mgłę muszę przejść. Dobra, udało się. Chyba się udało. Przerwać ostrzał! Nasi ludzie giną! Masakra! Ratuj nas, panie! To twoja robota, Sabrino? Każ trąbić do ataku, najjaśniejszy panie! Wojska Edirn są w rozsypce! Nie tylko Edirn. Popatrz na tę przerażoną zgraję, która jeszcze dziś rano była kwiatem mojego rycerstwa! Jeżeli dostaną wsparcie, poradzą sobie! Kto ci pozwolił używać czarów? Panie! Uderz teraz, górne Edirn będzie twoje! Splamiłaś mój honor, wiedźmo! Sprowadziłaś śmierć na dziesiątki rycerzy! Bitwa była przegrana. Ośmieszyłaś mnie przed Demavendem.
Jego żołnierze walczyli do końca. Honorowo. Skazuję cię na śmierć, Sabrino Glevisik. Zostaniesz spalona na stosie. Wrócę tu jeszcze i upomnę się o swoje. No cóż, no i to była właśnie przyczyna spalenia Sabriny Glevisik na stosie. 25 lipca 1270. Lasy Angrenu. Żaden mocarz tego świata, żaden Waligura ani osiłek nie zdoła sparować ciosu zadanego ogonem o szluzga. Leto też nie zdołał, ale jakimś cudem przeżył. Pomogłem mu. W końcu wiedźmini na szlaku powinni sobie pomagać. Miał dwóch towarzyszy, wiedźmińskich braci ze szkoły żmij. Gon wciąż pędził na południe, ale to z Gulety wiedział, dokąd zmierza. Wiedział, gdzie kończy się upiorna gonitwa. No tak, znalazłem się tutaj jako wiedźmin w kwaterze Filipy Eilhart. Obudziłeś się nareszcie. Umarłem, czy mam halucynację? Za światach byś mnie nie spotkał. Nie przypominam sobie, bym do ciebie przyszedł. Bo nie przyszedłeś. Nie zapominaj, że czarodziejki mają swoje sposoby. W takim razie dziękuję za pomoc. Jesteś zbyt cenny, żeby pozwolić ci zginąć. Dokonałeś rzeczy niemożliwej. Nie znam nikogo, kto poradziłby sobie z tak potężną klątwą. Szkoda, że dopiero o tym mówisz. Tak jest, będę skromny. Nigdy nie mówiłeś, że idę na pewną śmierć. Nigdy nie przestałam w ciebie wierzyć. A teraz powiedz mi, co się wydarzyło. Oszukać ją, czy... Bo przecież ona też uczestniczyła w spisku. Widzieliśmy ją przecież na polu bitwy, jak rozmawiała z Sabriną Glevisik. A, może nie zdradzę jej prawdy. Nie pamiętam, jak się stamtąd wydostałem, ani co się tam działo. Przejście przez tak skoncentrowaną moc rozjaśnia umysł. Cedric miał rację. Moc upiornej bitwy przywraca pamięć. Co sobie przypomniałeś? Leto. Morderca Foltesta. Ocaliłem go, a on pomógł mi dopędzić Dziki Gon. Nie wiem tylko, czy uratowaliśmy Yennefer. Dowiedziałeś się czegoś więcej o Dzikim Gonie? Kiedy zabiłem króla Gonu, zabiłem upiora, który umierał jak upiór. W moich wspomnieniach walczę z jeźdźcami Gonu, ale z ran leje im się krew. I słychać okrzyki bólu. To znaczy, że nadal nie wiesz wszystkiego. Ale się dowiem. Zdjąłeś klątwę, ale nie ma czasu na odpoczynek. Armia Henselta uderzy lada moment. Jak się czuje Saskia? Całkiem wróciła do zdrowia. Nie może się doczekać rozprawy z Henseltem. Będzie osobiście dowodziła obroną Vergen. Jest w swoim żywiole. Oblężenie nie może być jej żywiołem, skoro nigdy go nie przeżyła. Nie doceniasz jej. Poza tym nie zapominaj, że ma do pomocy sławetnego wiedźmina i mnie. Może zdejmując klątwę pomogłem Henseltowi i naraziłem Edirn, ale nie było wyjścia. Czasem trzeba amputować nogę, żeby uratować organizm. Czas rozstrzygnąć tę wojnę. Najwyższy czas. Zoltan i Jarpen rozstawiają wojska. Czekają na ciebie. Okej, no widzę, że tutaj oblężenie Vergen, tak? Kolejny nowy etap zadania. Ja muszę porozmawiać z Zoltanem Chivajem, ale mam też jeszcze parę zadań pobocznych do wykonania. Powracające wspomnienia. Wieczna bitwa została wykonana. Natomiast co tutaj z tymi powracającymi wspomnieniami? To przeczytajmy, co Jaskier napisał. A kolejna wizja przyszła po walce z Draugiem, gdy Geralt stracił przytomność. Wiedźmin uświadomił sobie, że już wcześniej znał wszystkich królobójców, a nawet uratował życie Leto, zatrutemu przez Manticore. W widzeniu Geralt połączył się z tajemniczą trójką. Wspólnie tropili Dziki Gon. Czy któreś zadanie odpadło mi? Nie, żadne zadanie mi nie odpadło. Okej. Rachunki do wyrównania. Powracające wspomnienia, zabójcy królów, oblężenie Vergen. Które zadanie?
A, ściany mają uszy. Niestety niepowodzeniem się właśnie zakończyło. Czyli wejście w bitwę spowodowało, że to zadanie się stało już niewykonalne. No trudno. Będę kontynuował zadanie oblężenie Vergen. Rachunki do wykonania jest zadaniem pobocznym, w związku z tym no, postaram się jeszcze je zrealizować, zanim spotkam się z Zoltanem Chivajem, ale na to już poświęcę kolejny odcinek. A na razie dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Do usłyszenia za jakiś czas. Cześć i czołem!